Tak, to ja. Siemano, z tej strony Prozura, a dzisiaj pokażę wam, co przygotowałem na Inktobera. Nie ma tego dużo, ale udało mi się stworzyć dwie ilustracje i jedną prostą animację, która symbolizowała... Co tam było? To był chyba sen. Tematem był Dream i na pewno widzieliście doskonale to na innych moich socjalach. Krótka piła, dlaczego mnie nie było? Raz, trochę mi się pokiczkało zdrowie, musiałem dojść do siebie. A dwa, musiałem sobie zrobić małą przerwę, bo się wypaliłem kreatywnie. Ale wracam ze zdwojoną siłą i mimo, że gadam lekkim półtonem, bo jest godzina, słuchajcie. To jest zaraz pierwsza, nie? Daria śpi, ma do roboty, wiecie jak jest. Sąsiedzi również, chociaż oni to wiedzą, że ja nocny Marek, więc sobie mogę wydzierać mordę na szczęście. W każdym razie słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Inktober, chociaż myślę, że nie ma takich, ale przybliżę wam szybko. Inktober to, tak jak sama nazwa wskazuje, event dla artystów związany z tuszem, czyli z inkiem. Pierwotnie polegało to na wykonywaniu prac stricte właśnie tuszem, tradycyjnie na papierze, ale z biegiem lat ludzie zaczęli sobie to ewoluować, robić sobie digitalowo, robić sobie z tego animacje, tak jak ja, i różne schematy, ważne, żeby było w jakimś temacie. Niektórzy przygotowali swoje panele Inktoberu, ponieważ w każdym dniu macie inny temat i polega to na tym, żeby codziennie wytwarzać jeden rysunek przez cały październik. Komu się udało, kto w ogóle zaczął, możecie dać mi znać w komentarzu. Ja w każdym razie wykonałem jedną animację i dwie ilustracje, ale postaram się jeszcze nadgonić z kilka sztuk, bo kurczę, zobaczyłem sobie na kanale Proko w ogóle, zajebisty kanał, polecam każdemu. Ja już wcześniej zresztą polecałem Proko, bo ma naprawdę mega utalentowanych ludzi u siebie, zaprasza i pokazują piękne schematy. Przyjrzałem sobie ostatnio materiał, jak robić z prostych kształtów jakby ilustracje, nie żeby sobie szkicować i tak dalej, tylko z plam nadawać kształty i potem z tych kształtów formę dopiero wyciągać i tworzyć całe rysunki, jakby od ogółu do szczegółu. I przyznam szczerze, że w końcu zacząłem się gdzieś tam po godzinach uczyć tego rysunku, no bo ja cały czas robię te bąbelkowe animacje i tak sobie podchodziłem olewczo do tego wszystkiego, ale myślę, że pomału gdzieś tam idziemy w dobrym kierunku, ale przez to przebrniemy. Wiecie już, czym jest Inktober, wiecie, na czym to polega, więc teraz przelećmy sobie przez pierwszą animację, którą zrobiłem. Słuchajcie, tak jak mówię, miałem w planach zrobić animację z tematem snu. I tak sobie pomyślałem, kurczę, mogę zrobić siebie leżącego gdzieś na ławce, czy coś opartego na biurku, który sobie wyśniewa piękne rzeczy. Ale mówię, kurde, no nie miałem na to czasu. Jeszcze wtedy miałem w głowie, że będę robił jedną pracę dziennie. Oj, Boże, jak się myliłem. To też nie jest to, że mi się nie chciało. Ja po prostu miałem tyle roboty. I co czas mam tę robotę? Bo dużo rzeczy teraz montuję dla klientów z zagranicy. I powiem wam tak, jak się siedzi 12 godzin przy Premiere Pro, to się mózg lasuje. A i tak mi się udało coś tam czasem narysować, więc jestem z siebie nawet zadowolony. W każdym razie, postawiłem sobie na morphing i na mocną dźwięczność takich emocji na gębie, nie? Czyli chciałem mocne ziewnięcie, które sobie nagrałem w Audacity i to pod to ziewnięcie zrobiłem całą animację. Wielu z was pisało mi, że jest to podobne do Flemnika. Oczywiście nie mogę się z tym nie zgodzić, ale chciałem, żeby to był taki prosty, malutki, latający duszek. Mam nauczkę na to, żeby nadawać formę całej głowie i włącznie z szerokości głowy przechodzić do materiału, bądź do jakiejś tam odnogi. Bo ja zrobiłem okrągły łeb i po prostu dodałem taką wikę, powiedzmy. Zrobiłem kulę różnej wielkości, żeby sobie nadawać kształt i szerokość tej linki. No i ona wiadomo falowała, te kulki się przesuwały, tak żeby mi cały czas ten wężyk szedł w kolejności. To jest raczej prosty patent. Każdy, kto animował kiedyś Wave'a, skuma, o co mi tutaj chodzi. W każdym razie, no, nie powiem, że nie. No, wielki łeb i wika z charakterystycznym kształtem, no, stała się trochę memem, ale jestem z całej animacji zadowolony. Proste ziewnięcie, fajnie wyszło. Robiłem całość chyba na 30 fpsach wtedy i powiem wam szczerze, że sporo zrobiłem tam jedynek mimo wszystko, że myślałem, że nie wyrobię się, bo dałem sobie na to chyba 4 godziny wtedy. 3 godziny chyba, 3,5. Bo robiłem to w nocy i... No, pamiętam, że już pod koniec nie było to dobrym pomysłem, że ziewałem. O Jezu, nie do umówmy się robienie tej animacji, kurczę, o tej godzinie to był taki overkill, ale... Idę spać. 4:40, kiedy to kończę? Właśnie zobaczyliście animację, która otworzyła mój Inktober mocnym ziewnięciem, okej? Okay? Drugi dzień to były pająki. Zacząłem go sobie szkicować, potem to zostawiłem, potem sobie wróciłem następnego dnia na 15 minut, żeby trzeciego dnia dopiero usiąść i konkretnie go narysować. Powiem tak, próbowałem zrobić tak, jak robiłem to kiedyś na papierze. Czyli długopis, prosta, jednolita linia, jakąś tam dwójką, trójką, nie pamiętam jaki to był rozmiar. I zakreskowanie, kropkowanie, kreskowanie, żeby sobie zacieniowywać, nadawać formę. Też pierwotny pomysł był taki, żeby dodać mu strzykawy zamiast odnóży. Potem chciałem mu te strzykawy jakby do odnóży przypiąć. Potem chciałem im zrobić jakieś takie pasy, że niby on jest taki trochę mechaniczny. Jednakże zamiast odwłoku zrobiłem mu taki baniak.
I ja chciałem, żeby ten baniak był takim pancerzem stalowym, bądź z jakimiś tam elementami metalowymi, którego wystaje tuba, w której jest jakaś forma kwasu, cieczy, czegokolwiek. I z tej tuby byłyby po prostu lejki, takie wiecie. Mielibyśmy takie cążki, które są ponakładane, uszczelki. I z tych uszczelek chciałem wypuścić kilka, prawdopodobnie 8, bo tyle miałem odnóży u pająka, rurek, które podawałyby właśnie ten płyn do strzykawek. I stwierdziłem, no ciekawy pomysł. Tylko że kiedy zacząłem mu rysować gębę, to powiem wam, to też jest nie lada ciekawostka, bo narysowałem sobie oczy, wiadomo, te kilka kulek, kilkanaście. Też widzę, że teraz jest trochę za płaski ten rej. Jakbym to zrobił bardziej pod skosem i część z tych oczu byłoby tak bokiem przedstawione i trochę bardziej byłoby jakby okalone do tyłu i przecieniowałbym po prostu bardziej z tyłu, to byłoby lepiej, tak mi się wydaje. Więc strzykawki wywaliłem, postanowiłem, że z tego metalowego odwłoka zrobimy oko, które jest totalnie niechlujne, no tak mi nie leży. Zły jestem, bo na Instagramie pisała mi Czilienka, zresztą pozdrawiam cię Baśka, że powinienem dodać światło, bo faktycznie no oko jest szkliste, oko się lekko lepi, jest mokre przede wszystkim, więc to jest błąd, który popełniłem, tylko już się uparłem, cholera, na ten taki długopisowy rysunek, czyli po prostu przekreskowane i widać, że przy oku już mi się po prostu nie chciało, więc biję się w pierś, dałem dupy. Ale sam rysunek przypomniał mi bardzo, bardzo, bardzo moje stare czasy, kiedy sobie właśnie dziobałem długopisem i rysowało mi się go bardzo przyjemnie. Też niedługo, bo chyba z 1,5 godziny na niego poświęciłem. Potem mamy timeskipa, kiedy rozłożyła mnie choroba. I co? Nie chciało mi się rysować w łóżku, nie? Ale powiem wam, że o Jezu, takie wygrzanie się pomogło mi niesamowicie. Trzecią pracą, jaką wam dzisiaj pokażę, jest żabka. I tę oto żabkę właśnie próbowałem najpierw sobie naszkicować mniej więcej, zrobić jej otwartą japę, wystawić jęzor i potem stwierdziłem, kurde, nie chcę robić tak samo jak pająka, bo wiedziałem, że znowu mi się nie będzie chciało, znowu przekreskuję, znowu będzie dupować. Przypominam, to jeszcze był czas, kiedy rysowałem sobie jedną dzień, czyli tam miałem powiedzmy po pracy takie 2-3 godzinki na to, żeby je naszkicować. No i mówię, kurde, dobra, spróbuję tymi kształtami, więc całą zamazałem totalnie za ciemnym kolorem. Ja dopiero teraz jak na to patrzę, to już jest opublikowane, też mam nauczkę, żeby sobie odpocząć chwilkę i potem dopiero zobaczyć, opublikować takim już świeżym okiem po przespaniu się z czymś, widzę, że ta żabka jest za ciemna, więc ta bazowa barwa, ta szarość, ta ciemność, którą dałem jej, była za ciemna. I potem jak dokładałem kolejne warstwy tych jaśniejszych barw, to za wcześnie przeskoczyłem na najjaśniejszą. To jest też moja pomyłka. Okazuje się, że dobrze jest sobie wziąć ciemną, szarą barwę, nie tak ciemną jak ja, i potem stopniowo sobie schodzić niżej i dokształcać kolejne formy jakby bryły, a szczególnie zacząć od tego, gdzie będzie padało światło. I umówmy się, zważając na to, że robiłem to po raz pierwszy, wziąłem sobie żabę, która ma jakieś zęby, to jakiś język powyginany, tam jeszcze wnętrze gęby, pełno tych takich muskulatur dziwnych, to w ogóle co się stało tu z gębą, to jest abstrakcja, to jest mi się to, to mi się tu nie podoba strasznie między oczami. I wiadomo, mógłbym się chować, o Jezu, zmutowana, nie powiecie mi, że tak nie może być. No właśnie, kurwa, to średnio to wyszło. Żeby nie było, ona mi się podoba, ale jest to dobra próba, a nie dobry produkt, okej? Ale pobawię się tym, pobawię się ogólnie tym tworzeniem z plam, tylko zacznę od bardziej prostych szkieletów, prostych kształtów i z mniejszą ilością elementów. I dopiero jak już będę miał taką wykształconą, fajną formę, to sobie zacznę dobalowywać jakieś szczególiki, ząbki, przecięcia, teksturowanie i tak dalej. Uczę się tego, ale powiem wam, że fajnie się bawię i dawno nie czułem zajawki już do rysowania, bo jednak cały czas napierdzielam montaż teraz i czasem mi się zdarzy jeszcze zrobić animację. Mówię, w firmie totalnie już mam inne strefy, jeżeli chodzi o to, co robię zawodowo, ale też nie chcę zostawiać was i kanału z taką długą przerwą, więc będą się tutaj cały czas pojawiały rysunki, będą się pojawiały animacje w takim kreskówkowym, bąbelkowym stylu. Ja jestem ciekaw, ile wy już zrobiliście prac na Inktober, ile jeszcze prac zrobicie albo macie w planach zrobić. Będą wracać teraz rysunki i animacje spod mojej ręki. No i co? Tyle mogę obiecać, ale się nie deklaruję na daty, bo październik mi pokazał, że można się bardzo szybko wykrzaczyć z czasu. Cześć!